Cześć, Fusa w Krakowie po raz 116 i jest to ostatni odcinek 22 edycji Nowochódzkiej Amatorskiej Ligi Futsalu, bowiem w tym odcinku omówimy zarówno finał Pucharu Ligi, jak i ligowe ostatki w Dywizji B. Niestety z powodu przewalającej się przez nasz kraj covidowej fali hala była dosyć smutna w tym tygodniu. Wiele drużyn nie wystawiło, znaczy kilka drużyn, w zasadzie dwie, nie wystawiły składu i oddały swoje mecze walkoverem, a pozostałe drużyny raczej nie mogły się pochwalić bardzo szerokimi ławkami rezerwowych. Niemniej na poziom emocji to nie wpłynęło i rozpoczynamy od skrótu spotkania Dream Teamu z Brotermem. Obydwie drużyny były już wcześniej pewne awansu do Dywizji A i w związku z tym nieco sobie bardziej pofolgowały, jeżeli chodzi o obronę. Strzelanie rozpoczęło się w 6 minucie, kiedy bardzo ładnym uderzeniem z dystansu podpisał się Krzysztof Cholewicki. Ale bardzo szybko Brotherm doprowadził do remisu, kiedy piłkę otrzymał w polu karnym niepilnowany Kapusta. Remis trwał dosyć krótko, ponieważ jedna z akcji Brotermu zakończyła się kontrą, po której kolejnym fenomenalnym strzałem z dystansu podpisał się Krzysztof Cholewicki i mieliśmy 2-1. Dream Team mógł bardzo szybko podwyższyć prowadzenie, jednakże chwilę później w dobrej sytuacji znalazł się tutaj, ale jego strzał był niecelny. Z kolei Brotherm mógł bardzo szybko doprowadzić do remisu, jednakże w tej sytuacji minimalnie pomylił się Mateusz Kapusta. Zmianę wyniku mieliśmy dopiero w minucie 19. Akcję zainicjował Krzysztof Cholewicki, Lis podał piłkę do Tutaja i było 3-1. Jeszcze przed przerwą drinki mogły prowadzić jeszcze wyżej. Mianowicie kolejną akcję Krzyśka Cholewickiego mógł wykończyć Adam Żaba, a potem sam Krzysiek Cholewicki, ale piłka minęła bramkę. Zemściło się to od razu po rozpoczęciu drugiej połowy. Fenomenalną akcję zainicjował Mateusz Kapusta i było 3-2. Brotherm mógł, a w zasadzie nawet powinien doprowadzić do remisu. Jednakże w tej sytuacji piłka trafiła w słupek, a dobitkę obronił Krzysiek Szala. Kolejna akcja to również akcja Brotermu. Tutaj piłka jakimś niewiadomym sposobem przeleciała przez ręce Krzyśka Szali, ale w sytuacji nie wykorzystał Czerw. I w 26 minucie mieliśmy kontrę. Dubisz zdecydował się na strzał z dystansu i było 4-2. To również Dubisz był bohaterem kolejnej akcji, kiedy popisał się sprytnym odbiorem. I tym razem również sprzed pola karnego pokonał bramkarza rywali. Brotherm, mimo że miał w perspektywie to, że w następnego dnia będzie grał mecz finału Pucharu Ligi, rzucił się do ataku, ale brakowało mu precyzji, tak jak teraz Słeckiemu. A po chwili ponownie, przed bardzo dobrą sytuacją, stanął Słecki, ale nie zdołał czysto trafić w piłkę. Brotherm dopiero w 30 minucie zmniejszył prowadzenie swoich rywali po tym sprytnym uderzeniu lewą nogą Mateusza Kapusty. Ale Dream Team błyskawicznie odpowiedział, kiedy z piłką ruszył Łukasz Lis, rozegrał dwójkową akcję z Dubiszem i było 6-3. Brotherm nie wątpił, że zdoła jeszcze coś w tym meczu ugrać. W ten oto sposób pierwszą bramkę w tym meczu strzela Tomasz Skałbania, mamy 6-4. I Brotherm musiał trochę bardziej się otworzyć, jeżeli chciał powalczyć. A na efekty nie trzeba było dużo czekać, ponieważ brak siły przy kryciu skończył się bramką Lisa. Potem jeszcze bardzo dobrą sytuację miał Mateusz Kapusta. Ale go strzał broni Krzysztof Szala. A cały mecz puentuje, podobnie jak znakomity sezon zarówno swoim, jak i wykonaniu swojej drużyny Adam Żaba, który w ten sposób ustala wynik spotkania. Dream Team pokonuje Brotherm
8 do 4. Jest to pierwsza porażka Brotermu w rozgrywkach ligowych i warto zauważyć, że jedyna. Kolejnym starciem był pojedynek Żarłaczy z Venatores. Do tej pory te dwie drużyny mierzyły się już w tej edycji dwukrotnie, raz w pucharze, raz w lidze, za każdym razem był remis. I ciekawi byliśmy, jak ten mecz się skończy, zwłaszcza, że Venatores grali tylko w trójkę i rozpoczęło się właśnie od strzału Michnowicza dla tęczowych wojowników, którzy, jak wspomniałem, grali z jednym graczem mniej. Michnowicz po chwili fantastycznie się przedarł i nie dał szans Maćkowi Dzięgielowi i Venatores objęli prowadzenie. Żarłacze musiały zamknąć rywala w zamku, w końcu miały jednego gracza więcej, ale wyrównać się udało dopiero w 7 minucie. A na domiar złego, w minucie 8, Żarłacze popełniają prostą stratę, po której na raty Dzięgiela pokonuje Bielach. Żarłacze potrzebują minuty, żeby doprowadzić do remisu. Szans bramkarzowi nie daje Kamil Janiszyn. A potem mamy dwie bardzo dobre akcje Venatores. Tu mamy indywidualną akcję Jacka Stawarskiego, ale jego strzał broni Maciej Dzięgiel. A w minucie 13 Jacek Stawiarski z łatwością oszukuje rywali i Venatores prowadzą po raz trzeci w tym meczu. Żarłaczom udaje się jednak wyrównać stan spotkania. Na listę strzelców wpisuje się po raz pierwszy w tym meczu, jak się okaże, nie ostatni, Dariusz Janiszyn. Ale Żarłacze są w stanie objąć prowadzenie po raz czwarty, kiedy Tomasz Bielach w ten oto sposób strzela czwartą bramkę dla swojego zespołu. Żarłacze przed przerwą zdołały wyrównać. Kiedy do siatki trafił Antoszewski. A prowadzenie z grającym w osłabieniu rywalem Żarłacze objęły dopiero w 22 minucie po tym golu Dariusza Janiszyna. Co ciekawe, z Venatores jeszcze wówczas nie zeszło całe powietrze i udało się im jeszcze zaskoczyć rywala, mianowicie Dawid Michnowicz pokonał Jarka Ofiarskiego i mieliśmy kolejny, piąty już remis w tym spotkaniu. A jeszcze w tej samej minucie Żarłacze wyszły na prowadzenie po raz drugi, gdy na listę strzelców wpisał się po raz trzeci Dariusz Janiszyn. Venatores po raz kolejny wykorzystali błąd rywala w minucie 28 i do pustej bramki trafił Jacek Stawiarski. Ale chyba już więcej z tego meczu wyciągnąć się nie dało, grając z jednym zawodnikiem mniej, gdyż ostatnie 10 minut już należał do Żarłaczy. W 30 minucie Dariusz Janiszyn strzela bramkę na 7-6. Potem również przed szansą stanął Dariusz Janiszyn, jednakże jego uderzenie zostało zablokowane. A strzelanie w tym meczu kończy Norbert Kopeć, który ustala wynik spotkania na 8-6 dla Żarłaczy. Oznacza to równocześnie, że Żarłacze zajmują wysokie piąte miejsce w dywizji B. Kolejnym spotkaniem było również spotkanie o niewielką, ale jednak stawkę. Mianowicie stawką tego spotkania było miejsce 8 w dywizji B. Mowa tutaj o pojedynku Enchy z Grossgarden. I Encha ruszyła od razu na rywala, nie dając mu w pierwszej połowie najmniejszych szans. Ostre strzelanie rozpoczęło się już w minucie pierwszej, kiedy w tej oto sytuacji strzelał Dawid Gwóźdź, a potem podał piłkę Piotrowi Apostolskiemu i było 1-0. A w minucie drugiej było już 2-0, kiedy do piłki zagranej przez Gwoździa dopadł Mateusz Nowak i podwyższył wynik meczu. Zębatki były cały czas stroną dominującą. W minucie 6 kolejna dwójkowa akcja Gwóźdź Apostolski i jest 3-0. A po niespełna minucie bardzo dobrą akcję przeprowadza Tomasz Hadaj, podaje piłkę
do Piskorza, który ją przegrywa do Nowaka, a ten podwyższa na 4-0. W minucie 9 w polu karnym jest faulowany Ryś. I sam poszkodowany wymierza sprawiedliwość, zamieniając rzut karny na bramkę. Zupełnie nie zniechęciło to Zębatek, które w minucie 11 przeprowadzają kolejną skuteczną akcję, która też była rzutem karnym. A skutecznym egzekutorem okazał się Piotr Apostolski, choć musiał czynić to na raty. Następną bramkę nie czekaliśmy długo, bo raptem minutę. Krzysztof Piskorz również na raty pokonał Grossa i było 6-1. A potem mieliśmy dwójkową akcję Rzeszutki z gwoździem i bramkę tego pierwszego, po której już było 7-1. NH nie ustawała w wysiłkach, by podwyższyć wynik spotkania. Tutaj na drugi raz na listę strzelców wpisuje się Krzysztof Piskorz. A po chwili znakomitą sytuację miał po tym przyjęciu Marcin Rzeszutko, ale jego strzał był niecelny. Kanonadę w pierwszej połowie kończy Piotr Apostolski, który wykorzystuje kolejne podanie Dawida Gwoździa. I co ciekawe, Apostolski w pierwszej połowie tego meczu i w pierwszej połowie meczu z Racket Fuel w sumie strzela 9 bramek, a NH kontynuuje strzelanie już w drugiej odsłonie. Tutaj po raz drugi na listę strzelców wpisuje się Rzeszutko, a kolejną asystę zalicza Dawid Gwóźdź. Potem przed kolejną zakrytą sytuacją staje Apostolski, ale jego strzał broni Gross. A potem mamy zdecydowanie lepszy okres gry graczy Gross Garden. Tutaj na listę strzelców w końcu wpisuje się Szymon Tajs. A w minucie 30 mamy kolejną kontrę Gross Garden, po której do siatki trafia Dariusz Zając. Końcówka to już wymiana ciosów. Zaczynamy od hat-tricka Marcina Rzeszutki, na którą odpowiada Szymon Tajs. I mamy 11-4. Potem z kolei jest odpowiedź Enchy. Kolejna asysta Dawida Gwoździa i trzecia bramka Mateusza Nowaka. Hat-tricków Apostolskiemu Nowakowi Rzeszutce pozazdrościł Szymon Tajs i zdołał się wpisać po raz trzeci na listę strzelców w minucie 38. W minucie 39 ostatnią bramkę dla Enchy, a swoją piątą w tym meczu strzela Piotr Apostolski. A po raz 9 przy bramce asystuje Dawid Gwóźdź. Koniec tej dzikiej kanonady miał miejsce w minucie 40, kiedy wynik spotkania tym strzałem ustalił Dariusz Zając i po strzelaninie NH pokonuje Gross Garden 13-6. Ostatnim spotkaniem, które zostało rozegrane w ramach 16 kolejki, był pojedynek hat-tricka ze Spartą. Mówię ostatnim, ponieważ mieliśmy jeszcze rozegrać mecz Ocean's Eleven z Watachą, ale gracze Ocean's Eleven nie stawili się na to spotkanie. Mecz hat-tricka ze Spartą był ostatnim spotkaniem ligowym tej edycji i takim, no powiedzmy, domknięciem pewnej klamry, zwłaszcza, że obydwie drużyny już tutaj niestety o nic nie walczyły, ale stworzyły przyzwoite widowisko z dużą liczbą bramek. Zdecydowanymi faworytami tego pojedynku byli gracze Spartan i rozpoczęło się od niezwykle skutecznego w tym sezonie Krzysztofa Grabca, który najpierw trafił w minucie drugiej, a potem podwyższył w minucie trzeciej.
W pierwszych 5 minutach Spartanie totalnie zdemolowali rywala, zdominowali, przepraszam. W minucie trzeciej Karol Moryc podwyższa na 3-0. A w minucie czwartej kolejna akcja Spartan. I po bramce Przemysława Lachowicza jest 4-0. Spartanie dalej prowadzili grę i dalej stwarzali sobie bardzo dobre sytuacje. Jednakże tutaj akurat trochę szczęścia zabrakło Kaczmarczykowi. Nie zabrakło go natomiast Morycowi, który w minucie 15 w ten oto sposób doprowadził Stanów 5-0. Dopiero w minucie 16 hat-trickowi udało się otworzyć wynik tego spotkania. Piłkę dostał Kostrz i było 5-1. Jednakże ostatnie słowo w tej połowie należało do Spartan, a mianowicie do Przemysława Lachowicza, który podwyższył na 6-1. Przemysław Lachowicz był również bohaterem pierwszej akcji z drugiej połowy, kiedy dostał podanie od Kaczmarczyka i podwyższył na 7-1. A potem przed znakomitą szansą stanął Rafał Urchała, ale jakimś cudem nie trafił. Można powiedzieć, że zemściło się to w minucie 29, bo wówczas na listę strzelców wpisał się Cyprian Turek. A potem dwie sytuacje miał Adam Kaczmarczyk. Najpierw piłkę dogrywał mu Rafał Gruchała, jednakże strzał Kaczmarczyka został zablokowany. A potem Kaczmarczyk był tam, gdzie być powinien i było 2-8. W minucie 34 mieliśmy trzecią i ostatnią bramkę dla hat-tricka w tym spotkaniu. A na listę strzelców pisał się dawno niewidziany w Nalfie Tomasz Łuczak. Końcówka to już takie typowe futsalowe dożynki. Spartanie jeszcze trzykrotnie trafiają do siatki, chociaż akurat nie w tym wypadku tutaj Rafałowi Gruchale dwukrotnie się nie udało. Krzyśkowi Grabsowi również. A szczęście Rafał Gruchała odzyskał w minucie 37, gdy wreszcie zdołał strzelić swoją bramkę. W ostatnich dwóch minutach mieliśmy jeszcze dwa gole dla Spartan. Tak na listę strzelców wpisał się Wojciech Kułaga. A tak Kaczmarczyk. I spotkanie zakończyło się wynikiem 3-11 dla Sparty Kraków. Zanim jeszcze przejdziemy do podsumowań Dywizji B, przejdźmy teraz do Creme de la Creme, czyli do finału Pucharu Ligi, w którym mierzyły się ekipy Brotermu i Boanerges. Faworytami wydawali się być gracze Boanerges, jednakże Broterm postanowił tanio skóry nie sprzedać. Mecz obfitował w walkę na każdym centymetrze kwadratowym parkietu. Pierwsza dobra sytuacja to sytuacja Boanerges, odbiór Kluzy, podanie do Słonina, jednakże strzał przeniesiony nad poprzeczką. Potem bardzo dobrą sytuację miał Mateusz Kapusta, ale jego uderzenie zostało zablokowane. I otwarcie wyniku mieliśmy dopiero w minucie 17. Indywidualna akcja Mateusza Kapusty, który zamiast strzelać wypaczył Rajce, a ten pokonał Bartosza Dybałę i dał prowadzenie Brotermowi. W drugiej połowie Boanerges dążyli do wyrównania. Bardzo dobrą sytuację miał Słonina, ale go strzał obronił Sarna. A potem Broterm mógł podwyższyć. Jednakże zarówno Sułecki, jak i Maciuszek, mimo najlepszych chęci, nie zdołali pokonać Bartosza Dybały. W 31 minucie nastąpiły dwie minuty, które wstrząsnęły Brotermem. Marcin Kluza podaje piłkę do Dawida Łęckiego i mamy remis. Jeszcze w tej samej minucie mamy odbiór Słoniny, który podaje piłkę do Marcina Kluzy, a ten w swoim stylu daje prowadzenie Boanerges.
Broder nie zdążył się nawet otrząsnąć po tych dwóch golach, a zaraz dostał trzeciego sztycha, kiedy piłkę do siatki wpakował Jesús Ordóñez. Boanerges mieli szansę jeszcze, by podwyższyć swoje prowadzenie. Jednakże ta akcja słoniennej kluzy nie zakończyła się bramką. A potem Broterm zaryzykował grę bez bramkarza. Tutaj jeszcze widzimy znakomite uderzenie Maciuszka zablokowane przez Dybałę. A w 37 minucie w końcu gracze Brotermu dopinają swego, ale na więcej nie starczyło czasu i ostatecznie Broterm ulega Boanerges 2-3 i to Boanerges zdobywają Puchar Nowochockiej Amatorskiej Ligi Futsalu. Serdeczne gratulacje. I jeszcze podsumowanie ostatniej kolejki Dywizji B. Zacznijmy od piątki kolejki. W bramce mamy Piotra Dudzika ze Sparty Kraków. Natomiast w polu będziemy mieli Dariusza Janiszyna z Żarłaczy, Krzysztofa Chorowickiego z Dream Teamu, Przemysława Lechowicza ze Sparty Kraków, a zawodnikiem kolejki, mimo że nie strzelił żadnej bramki w swoim meczu, zostaje Dawid Gwójzdanche, który miał aż 9 asyst. Rzućmy okiem na ostatnie wyniki w Dywizji B. Żarłacz Venators FC 8-6, Dream Team Broterm 8-4, NH Grossgarden 13-6, Ocean's Eleven Wataha 0-5, to był walkover, hat-trick Sparta Kraków 3-11. Tabela 22. edycji rozgrywek w Dywizji B wygląda następująco. W Cugach ligę wygrywa Broterm z 32 punktami. Na drugim miejscu jedyny zespół, który zdołał pokonać Broterm, czyli Dream Team z 34 punktami. A trzecie miejsce na podium zajmuje Sparta Kraków z 30 punktami. Ostatnim zespołem, który mierzył się w grupie mistrzowskiej, był Hatri, który ostatecznie zakończył z 22 punktami na czwartym miejscu. Jeżeli chodzi o zespoły z miejsc 5-7, które rywalizowały między sobą miejsce 5, to miejsce 5 przypadło królom remisów, czyli Żarłaczom, znakomity sezon, 22 punkty zgromadzone. Natomiast miejsce 6 dla tęczowych wojowników z Venators FC, którzy mieli taki sam dorobek punktowy, ale gorszy bilans bezpośrednich spotkań z Żarłaczami. 7 miejsce dla Brazuki z 18 punktami. Z kolei w gronie zespołów 8-10 najlepiej spisali się gracze Enchy, którzy kończą rozgrywki z 22 punktami. Miejsce 9 dla Grossgarden, które zgromadziło punktów 19. 10 miejsce dla Racket Fuel z 10 punktami. I w gronie słabszych zespołów najlepsza okazała się Wataha z 15 punktami, Ocean's Eleven punktów 9 i na ostatnim miejscu Gecko Team z 6 punktami. I jeszcze czas na końcowe klasyfikacje. W klasyfikacji strzelców z kosmicznym wynikiem 57 goli, drugim najlepszym wynikiem w historii Dywizji B, melduje się Mateusz Kapusta. Drugim najlepszym strzelcem był Hubert Bujas z Watachy, który miał 28 bramek, a na trzecim miejscu Jacek Sawiarski z Venators FC, który 23-krotnie trafiał do siatki rywali. Kamil Słowecki i Przemysław Lachowicz strzelili po 22 bramki, Dariusz Janiszyn może się pochwalić 21 trafieniami, a z kolei Rodrigo Oliveira 20. Na 8 miejscu ex aequo mamy Dawida Michnowicza i Piotra Apostolskiego, którzy po 19 razy wpisywali się na listę strzelców, a na miejscu 10 Dawid Gwój z Enchy z 17 bramkami. W klasyfikacji asystentów najlepszym asystentem został Tomasz Skałbania, który miał 30 asyst. 4 asysty mniej miał Dawid Gwój z Enchy. Zwycięzca poprzedniego rankingu, czyli Grzegorz Szczepan, plasował się tym razem na miejscu trzecim z 20 asystami. Miejsce czwarte dla Mateusza Kapusty z 16 asystami. Piąte miejsce to Rafał Grucha, 15 asyst. Na szóstym miejscu Tomasz Bielak z Venators FC z 14 asystami. Radosław Makuła popisał się 12 asystami na przekroju całego sezonu. Adam Kaczmarczyk, Kamil Janiszyn oraz Kamil Słowecki po 11-krotnie dogrywali piłkę kolegom. I jeszcze klasyfikacja kanadyjska, która jest kluczowa w kontekście wyboru MVP. Tutaj nikogo chyba to nie dziwi, wygrał tą klasyfikację Mateusz Kapusta, 73 punkty. Na drugim miejscu mamy Tomasza Skałbani z 46 punktami, a na niższym stopniu podium Dawid Wójzenchy, który miał 43 punkty kanadyjskie. Hubert Bujas miał punktów 35, piąte miejsce ex aequo dla Jacka Stawiarskiego i Kamila Słeckiego, którzy mieli po 33 punkty. Grzegorz Szczepan z Watachy zdobył w tym sezonie 32 punkty kanadyjskie, Rafał Gruchała 30, Przemysław Lachowicz 29, a Piotr Apostolski zamyka pierwszą dziesiątkę z 28
punktami kanadyjskimi. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Serdecznie dziękuję za kolejny sezon na Alfu. Przypominam, że zapisy do kolejnego zostały już otwarte, w związku z tym śledźcie stronę, śledźcie fanpage, ponieważ startujemy już 22 lutego. Dzięki za uwagę. Cześć!